Cześć, witajcie. To jest już trzeci poradnik z serii poradników, a dzisiaj wam pokażę, jak instalować podmianki na samochody do GTA San Andreas przez program GTA Parking SA. Więc tak, pierwszy krok. Wchodzicie na link podany w opisie i pobieracie ten oto plik. Taki ładny. Macie. Więc tak, wchodzicie w niego. Tym się resztą się nie interesujecie. Interesuje nas tylko GTA Parking. Otwieracie. Wchodzicie tam, gdzie macie zainstalowane GTA. Odpalacie. Samo się wam odpali, jak klikniecie. I na przykład macie tutaj takie przykładowe mody. I na przykład chcecie, żeby taka kija policyjna, ładna, była zainstalowana jako... Nie wiem, na przykład nie, to autko takie ładne, wojskowe, było zainstalowane za baraka. To instaluj jako, na przykład za car, pony, ok, install. I to wam ładnie instaluje i będziecie mieli podmiankę na ten wóz, na pony, czyli tego trackerskiego, ładnego, coś tam, wana. I tak, instalujecie go. Patrzcie, bo tu mam takie ładne kolorki. Zielony to znaczy, że nie jest zainstalowany. Żółty to znaczy, że jest zainstalowany. A czerwony to znaczy, że jest błąd. Więc jeśli jest czerwony, to odinstalowujecie w ogóle tego modę, wyrzucacie go do śmieci. Dobra, to ja sobie... To jest card drawbox, to jest takie z PTR-a, tu są naczepki, takie ładne. Ja sobie... I chcecie coś odinstalować, klikacie tutaj, historia odins. Wchodzicie... To jest SS. Czekajcie, odinstaluj. To nie jest za trudny poradnik, to jest nawet banalne. Jeśli chcecie usunąć, to S usuń, zamień nazwę. Trudne to nie jest, bardzo łatwe. Tu macie nazwy, który będzie zastępowany za ten pojazd. Na przykład Scania to jest to, Kia to jest Cop Carla SF. Więc policyjna radiola w San Fierro. Więc dzięki wam za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i dzięki za kolejny poradnik, że już tak szybko idą. Sayonara.